Trudno w sumie, no myślę, że chyba Lubiela był lepszy w przekroju tego meczu, mieliśmy lepsze sytuacje, ale się ty to widziałeś. Myślę, że tak, myślę, że na pewno ciut lepszy był dzisiaj Ruch, zdecydowało się to doświadczenie, wojskowe cwaniactwo. My się dopiero uczymy, nasi młodzi zawodnicy, szczególnie formacji tej defensywnej. No muszą się jeszcze uczyć tego cwaniactwa, które zawodnicy Ruchu potrafili wykorzystać. Stało się tak, a nie inaczej. Dostaliśmy. Ale Wojtek, w tym momencie 1-1, no mogło być różnie. Mogło być różnie, właśnie to był ten moment decydujący. No i mówię, tutaj zadecydowało to doświadczenie Ruchu, które przeważyło na to, o tym, że po prostu Ruch wygrał. I myślę, że na to zwycięstwo na pewno tu przynajmniej jedną bramkę zasłużył. Wojtek, na otarcie łez mamy coś dla Ciebie od kibiców Ruchu. Dziękuję wielkie. Pozdrówcie, chciałem iść chłopakom podziękować, ale nie zdążyłem, bo już się widzę. Także z mojej strony podziękuj też chłopakom. Teraz Rolo, powiem tak, jak nie strzelałeś, to nie strzelałeś, już ci to ostatnio mówiłem, ale te naprawdę kluczowe bramki zostawiłeś na koniec, no i dzisiaj no, fantastycznie rozpocząłeś, później było trochę gorzej, tracimy bramkę, ale jak trzeba było, Rolo zadziałał, teraz trzeci i było po meczu. Ja się tak śmiałem całą tą drugą rundę i tak mówię, wygrywamy 3 punkty w zdziach, to mówię, dobra, no to nie muszę strzelać, tylko zróbmy ten awans, nie? No okazało się, że końcówka była lekka zadyszka, no tak jak chciałem, zakończyłem to w Dobrzeniu, zdobyliśmy mistrzostwo, no i mówię, jak już zaczęło się kulać w odpowiednim kierunku, no to trzeba też strzelić pucharze, no wpadły 2 i kolejny mistrz. Roland, 4 złoto? Tak jest, no już 2 jedynki mi się ułamały, bo próbowaliśmy 4. Nie, no do jaj, nie, ale naprawdę cieszymy się z tego, bo co było do wygrania, to w tym roku wygraliśmy i czekamy na tą drugą ligę już z niecierpliwością. Roland, myślę, że teraz już Wam się chyba urlopy należą, co? No całe urlopy, wesele w sobotę, czyli właśnie opowiedz, co tam się wydarzy, co tam się w sobotę wydarzy, bo nie wszyscy wiedzą. No, imprezka się wydarzy, oby mi po tym weselu dobrze szło i żona wpłynęła, przyszła żona wpłynęła na mnie pozytywnie, także zostaje nam 5 dni urlopu, no i ruszamy na tą drugą ligę. Możemy wpaść tam całym sektorem? Ale bawcie się, zapraszam. Dzięki, Rolo. Wielkie